się obecnie dzieje na terenie basenu? W tej chwili już można powiedzieć, że ten etap budowy się zakończył. Trwają w tej chwili prace odbiorowe, procedury odbiorowe. Uruchamiamy obiekt, napełniamy po kolei na razie pierwszą nieckę basen sportowy i później docelowo będziemy wszystkie pozostałe niecki też napełniać i odbierać. Wszystkich Elbląża na pewno interesuje termin, kiedy będą mogli skorzystać z basenu. Na kiedy planujecie oficjalne otwarcie? No powiem tak, chcielibyśmy, żeby to było we wrześniu, natomiast podkreślę, że dla nas najważniejsze jest to, żeby obiekt, który będzie służył na lata, był przede wszystkim dobrze przygotowany i odebrany tak, żeby po prostu służył przez lata mieszkańcom. Ile jednorazowo osób może wejść na teren basenu? Do 220 osób, także na godzinę, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie miejsce. A proszę nam powiedzieć w paru zdaniach o obiekcie, co tutaj się znajduje. Więc tak, mamy basen sportowy z 8 torami pływackimi. Te tory pływackie w stosunku do tego poprzedniego basenu są o pół metra szersze, czyli mają po 2,5 metra. Jest to, mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że mamy w pełni przygotowany pod kątem takim tej nauki sportowej, bo mamy między innymi startery olimpijskie, mamy system do pomiaru czasu, mamy nadzieję, że chcielibyśmy, żeby w przyszłości właśnie tutaj na tym obiekcie odbywały się zawody sportowe, nie tylko sportowe takie ogólnopolskie, ale też myślę, że uruchomimy z powrotem te konkursy, turnieje dla mieszkańców, które odbywały się cyklicznie. Kiedyś był taki pomysł Liga Pływacka, mamy nadzieję, że ją właśnie przywrócimy u nas na tym obiekcie. I druga część basenu to jest hala z basenami rekreacyjnymi. Tam jest basen do nauki pływania 69 cm głęboki i dwa baseny rekreacyjne. Jeden dla starszych, dla dorosłych i drugi dla taki brodzik dla dzieci. A strefa saun, jacuzzi, mamy to? Tak, oczywiście mamy strefę saun, tam są trzy sauny, sauna sucha, parowa i biosauna. Do tego znajduje się tam też taka strefa relaksu z podgrzewanymi leżankami, tak żeby właśnie tam ktoś, kto ma ochotę się zregenerować, mógł tam spędzić dłuższą chwilę.